Na tę chwilę tak trochę merytorycznie trenujesz boczka. A to jest kolega, oczywiście wszyscy się śmieją, że boczka układamy, ale to wszystko są żarty. I znaczy ja mu zawsze mówię, boczek, jak w zasadzie wyjeżdżałem, mówię, jak przyjadę, masz być chudszy co najmniej 15 kilo. Masz tam 40 parę lat, mówię, jeżeli nie schudniesz, będzie bidnie z tobą. No ale on mówi, że mu tak ciężko, no to ja go nieraz tam oklepuję tego. A on się chce bić, mi z głowy chce uderzać. No, tak, to jest kolega, także tutaj by nikt nie myślał, czy widzę, że ja tam akurat się tam znęcam nad boczkiem, ale to są wszystko żarty. Nie wyglądasz na osobę, która by się znęcała nad kimkolwiek. Ja lubię żartować, czy na treningu, czy przy kolacji, no taki jestem, to ma natura. No i bardzo dobrze, ale za co przysłałam się któremuś z wywiadów, czasem żona ci wygania. No tak, jakby żona słyszała nieraz, co ja gadam, to by kazała mi się pakować z osady i wracać do domu. Także mówi, mów o połowę mniej, stanowczo. A mówi, Dorota, ja to jestem naturalny, ja to mówię, co myślę, to mówię, co mi język przyniesie. No taki jestem.